Obydwie drużyny bronią się przed degradacją, to też mogliśmy spodziewać się zaciętego i ciekawego spotkania. Tak jednak było tylko w pierwszej części. Pierwszą dobrą akcję przeprowadzili w 7 minucie gospodarze. Dariusza Krytę starał się pokonać Jacek Berenstein i Mariusz Kukiełka, jednak obydwa strzały zostały zablokowane. W 17 minucie wydawało się, że sędziujący to spotkanie Zbigniew Lisiecki wyciągnie czerwony kartonik. Dariusz Rzeźniczek nieczysto zatrzymał Marcina Kuźbę, a ten sam starał się wymierzyć sprawiedliwość. Ruszył do pomocnika gospodarzy, no i właśnie, chyba jednak nie uderzył głową Rzeźniczka. Niemniej cała sytuacja kluby piłkarzowi Górnika nie przynosi. Sędzia raczej słusznie ukarał napastnika gości tylko żółtą kartką. W 20 minucie dobrze grający w pierwszej połowie spotkania Jacek Berenstein strzelił mocno, ale niestety dla gospodarzy ponad poprzeczką. Choć optyczną przewagę mieli bełchatowianie, również Górnik starał się kontratakować, jednak dobrze dysponowanego Jarosława Krupskiego trudno było zaskoczyć takimi strzałami. I kolejna akcja gospodarzy, dośrodkowanie Rzeźniczka i Prucheński był blisko zdobycia gola. W odpowiedzi indywidualną akcję przeprowadził Marcin Kuźba. Strzelił z półwoleja, Krupski jest jednak na miejscu. Najbliższy zdobycia gola w tej części był Dariusz Patalan. W 41 minucie otrzymał podanie od Konkiewicza, uderzył piłkę nad bramkarzem Górnika. Na szczęście dla Zabrzan Klytę zastąpił Łukasz Gorszkow. Do przerwy po niezłym meczu było 0-0. W drugiej nudnej połowie publiczność przebudziła się trochę w 76 minucie za sprawą stopera GKS-u Wadima Rogowskoja. Na 4 minuty przed końcem Zabrzanie po raz pierwszy w tej części gry przeprowadzili akcję ofensywną. Zakończył ją, co za chwilę zobaczymy, bardzo ładnym uderzeniem Piotr Gruszka, zdobywając jedynego gola w tym spotkaniu. GKS Bełchatów przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1.